Cezary Pazura, Marzena Trybała, Krystyna Janda, Artur Barciś oraz wielu innych aktorów, producentów, reżyserów i krytyków filmowych będzie gośćmi trzeciej edycji festiwalu Omarza Kieślowski. Uroczystość poświęcona twórczości jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów odbędzie się w Sokołowsku już od 6 do 8 września. Po raz trzeci Fundacja Sztuki Współczesnej in situ odda hołd Krzysztofowi Kieślowskiemu. Impreza będzie okazją do rozmowy na temat wybitnego artysty, który dowiódł swoich umiejętności zarówno w dziedzinie dokumentu, jak i filmu fabularnego. Motywem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu filmowego jest miłość, wolność, samotność. Z kolei obrazem, który będzie pretekstem do dyskusji, wybrano dzieło Biały, czyli drugą część głośnej trylogii Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory. Gościem wydarzenia będzie m.in. francuski producent Marin Karmic oraz aktorzy Marzena Trybała i Cezary Pazura. W Sokołowsku nie zabraknie także żony po zmarłym reżyserze Marii Kieślowskiej, a także przyjaciół artysty Artura Barcisia, Krystyny Jandy, Pawła Łozińskiego oraz wielu innych. Drugiego dnia festiwalu, czyli 7 września, goście wezmą udział w uroczystej gali, podczas której we foyer Kina Zdrowie odbędzie się otwarcie szczególnej wystawy. Zostaną na niej zaprezentowane eksponaty zgromadzone w archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, które zostały przekazane w ubiegłym roku przez studio filmowe Tor pod dyrekcją Krzysztofa Zanussiego. Festiwal będzie także okazją do pokazów plenerowych, wystaw i paneli dyskusyjnych.